Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z tej zajebistej gry, czyli Tries Out. Zaczynamy od trudnego dla mnie wyzwania. W ogóle 42 tysiące dolarów mam już, kurde. Później już się chyba nie ma co przejmować tą kasą. W każdym razie musimy tu chyba zdobyć 28 punktów. Jeszcze nie odkryłem, w jaki sposób zrobić, żeby naprawdę dużo tych punktów nabić. Jest to trudne, pozorom, naprawdę. Jest to nawet trudniejsze od wyścigów, moim zdaniem. Dobra, zobaczymy. 24 punkty, okej. Widzę, że tam ten taki mocny Frank Woods ma. No i zobaczymy jak mi pójdzie. Byłem może gdzieś tutaj tak z boku, czy coś. O, shit, ty! Dobrze! Ej, to jest najlepszy wynik, jaki zrobiłem w mojej karierze w tej grze. 8 punktów, żartujesz? Nieźle. Dobra, to ciśniemy gaz na pałę. Jakoś tak z boku, czy coś. O, o! Ej, super! Znowu 8. Ej, 8 razy 8, 2 razy 8 to 16. Jeszcze jakbym jeszcze raz tak zbił. Kurde, muszę więcej niż 8. Bo muszę mieć 24 minimum. Nie no, muszę mieć 25. To muszę... O Jezu, ciężka sprawa. Ciężka sprawa, żeby rozwalić. Ajajaj. Dobra, spróbujemy jakoś tak skoczyć. Ale to jest najlepszy wynik, jaki osiągnąłem w tym trybie. Jest bardzo trudno. O! Ale źle. Trzeba tak trochę masnąć ten pierwszy kręgiel. O nie. Niedobrze, niedobrze. 4 punkty, 20. No niby jestem trzeci i przechodzę jakby dalej. Zaliczone to mam, ale muszę być na pierwszym. O, ale super mi się udało zbić, ale chyba za 20 razem 9 punktów? What the hell? Szkoda, że tego nie widzieliście, to się trochę zgliczowało. Oh my god, dobra, jeszcze raz. Ale tak z 20 razy próbowałem. I nawet wyłączyłem nagrywanie na chwilę, bo chciałem spróbować, o co tutaj chodzi. O, 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 dawaj jeszcze jeden, błagam, jest super, zostały 3, ach, niezbyt dobrze. No ale poprzednio miałem 9, to w sumie jest tak samo jak było. Poprzednio miałem 9, teraz mam 7, to jest tak jak było za tym pierwszym razem, co przejechałem, nie? To i tak jest najlepiej kiedykolwiek, ale trzeba uderzyć w ten pierwszy pionek, to jest bardzo ważne. I najlepiej jakby tą postać ustawić jakoś tak bokiem. O kurde, tylko 2, oh my god! Patrz, wszystkie! O kurde! Strike! Okej, ile będę miał punktów? Bo miałem chyba 9, 7, tak? Ej, on miał 24! Moim celem było zrobić 25. Zrobiłem 25, a on ma nagle 26? Kurde. 14 tysięcy fanów, nice. Fan Pine Job, ja nie wiem co to jest w ogóle. Aha, dobra, wiem już co to jest. Nieważne. Mam malowanie w tym samochodzie chyba, nie? O! Are you asleep? I am a parking for you. Don't rustle too much. Let me clarify the situation. I'm listening. In general, I bought building materials and want to put the garage in order. As if we live in landfill. What do you think? Well, it's a landfill actually. Huh. Good idea anyway. Alright, I'm off then. And let me know when you're ready to upgrade the garage. Tak. Będziemy mogli teraz ulepszyć, zrobić upgrade mojego garażu. Podejrzewam, że to będzie strasznie drogie. Dobra, sprawdźmy to. Widzisz, że tutaj jeszcze nie do końca działa obsługa pada? Czasami niektóre opcje muszę wybierać sobie myszką. Dziwne, nie? Dobra, wejdźmy sobie do Fast App, zobaczmy co tutaj możemy zrobić. Broadcast sobie zróbmy. Subscribe. Dobry den tam było napisane. Po jakiemu to jest dobry den? Polska z tobą! Było przez chwilę! Kurde, ale czat! W różnych językach jest ekstra. Fajnie, zajebiście. Dobra, mamy donację. Did I tell you what insane is? To już było, nie? Ta donacja powtórzyła się. Dobra. Outfit nie i teraz upgrade garaż. 20 tysięcy, nie jest źle. Nie jest źle, zwłaszcza, że... Okej, zobaczmy. Ty, ej,
odblokowaliśmy Car Crusher. Wiecie co to jest? To jest zgniatarka do samochodów. Ty, sprawdzamy. I'm glad they know there is more space. An option to scrap cars. Okej, okay. Dobra, to idziemy zobaczyć, o co w tym chodzi. Więc tak, sell, możemy sprzedawać samochody, bardzo dobrze. I tak, ten na pewno sprzedamy, bo on jest słaby, 1080. Nieważne za ile, byleby zwolniło się miejsce w garażu, patrz. Czaderskie, ty. Okej, okay, myślałem, że gorzej to będzie wyglądać. A wyglądało naprawdę spoko. Olgę zostawiamy. Hermesa. Ja wiem. Hermesa chyba też możemy zgnieść. A co? Będziemy mieli lepsze samochody. Zresztą mam jeden szybki samochód w klasie C i jeden taki do rozwalania w klasie C. Prawda? Więc myślę, że po dwa samochody takie dobre na klasę C nam wystarczą. Na każdą klasę nam wystarczą po dwa samochody i gitarka. Czyli mamy ten i ten, Olga. Myślę, że to są całkiem spoko samochody. I tu mamy tego Police Cruiser. Wiecie co, nie pasuje mi ten samochód trochę. Trochę on jest taki jakby wolny, kloczasty. Może sobie sprawmy coś innego w klasie B. A, właśnie, bo mamy... Tak, teraz pojawiły się tu nowe samochody, bo zgniotłem je z mojego garażu, więc mogę sobie je ponownie kupić. W porządku. Teraz tak, odblokowałem oczywiście tego Lowridera, bo pokonaliśmy sobie Big Smoke'a z GTA San Andreas. Nie, czekaj, nie. Czemu on mi się nie pojawił? Jojo się pojawiło, a ten się nie chciał wczytać. Jeszcze raz. O, teraz się wczytał, okej. Dobra, mamy Jojo. I on miał jeszcze chyba tego. A, jeszcze pick-up jest. Kurde, ale patrz, pick-up ma zdolność taranowania taką, no, na niskim poziomie, no nie? O, a co to jest? Tu jest jakaś BMW-ka. Na obrazku wygląda fajnie, ale tu niezbyt. 60 tysięcy, o! 600 tysięcy fanów będziemy musieli mieć do tego samochodu i do tego, a to już jest Fair Lady. I to jest jeszcze klasa B, że mega, o tu się coś chyba nowego, bo nie, to było już. Nie, tego nie było. Tego chyba nie było, to były dwa samochody, a może nie, może mi się wydaje. Dobra, więc tutaj jeszcze sporo do odblokowywania, ja czekam na to auto najbardziej. Ładno będzie kurde rozwalać. Tak sobie teraz porównuję te samochody i widzę, że ten Phantom F ma najlepsze staty, ale jest tańszy od tego. I tak nie wiem, na co się zdecydować, wiesz? Wiem, był taki jeden wyścig, w którym mogłem jechać tym samochodem, taki testowy. No i powiem wam, że jeździło mi się nim całkiem nieźle. Mam tutaj ciężki wybór między tymi dwoma autami. Tak naprawdę mamy 30 tysięcy, także możemy pozwolić sobie chyba na te dwa samochody. Podejrzewam, że ten będzie trochę gorzej mimo wszystko skręcał, mimo że staty ma wyższe. To jest jednak jakiś tam muscle car albo pony car. One raczej nie są zbyt dobre w prowadzeniu. Tutaj teraz przyspieszenie mamy bardzo niskie. Ciekawe dlaczego? Może dlatego, że samochód nie ma kół. I tak, to raczej będzie samochód wyścigowy. Moglibyśmy tutaj kupić body jakieś takie, wiesz, szalone, ulepszone, ale raczej dedykowałbym go do wyścigów póki co. Silnik oczywiście upgrade na maksa. Szkoda, że nie ma tutaj, bo to jest V-ka, nie? Tutaj pod maską. Fajnie by był kompresor. Tutaj mamy zmodyfikowaną skrzynię biegów. Oczywiście dajemy doładowanie komputera. Damy zawieszenie. Cyk. No kurde, trzeba kupować nowe samochody, nie? Na co mamy wydawać kasy na ubranie? Oszalałeś? Dajmy tutaj te największe koła. Pyk. Dajmy tutaj nitro. To musi być, ale już 4000 kosztuje nitro. Dużo. I paint joba dajmy sobie może... Może na fanów? Teraz? Ze względu na to, że chcę jak najszybciej zdobyć ten nowy samochód. Wiecie, no nie? Kurde. I proszę bardzo, fura poskładana. Teraz chyba możemy przejść do ścigania się. Z tymi kręglami mam trochę tak... No, mam z tym problem, wiecie? 88% tylko. Jestem na drugiej pozycji. No, nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Kurde. No dobra, sprawdźmy nową furę. No time. Mam nadzieję, że mój samochód będzie... Czekaj, bo tu bym też nie mogłem wybrać fury, więc chyba będę miał jakiś przydzielony samochód. Zaraz zobaczymy. Okej! Chcę tę furę mieć. Jak to skręca? Ale czad! Dobra, bo ja... Wiesz, bo to jest na czas.
O mój god, ale fajnie, ja chcę mieć tą furę. Chcę mieć ją normalnie do wyścigów. I do derby. Jedź, dziadu! Ej, coś mi się wybiło w samochód! Ej, aż za mocno skręca. Euro Truck Simulator. Jedziemy kanaliksami. O, ledwo się zmieściłem tu. Tam był jakiś skrót. Tu mi się przypomina z Terminatora. O, żeż ty pasz! Ale mnie tu zwolnił. Gramy. 59... Serio? W 59 sekund mamy to dojechać? Wow, ej, tu naprawdę trzeba spiąć poślady. Kurde, ale czad! Ej, tu naprawdę trzeba fest poślady ścisnąć. Bo zobaczcie, ja jestem szósty. Tyle czasu, what? Jak to zrobić? O kurde, ale to było trudne. Udało mi się to ukończyć na pierwszej pozycji, ale tylko i wyłącznie dlatego, że użyłem skrzyni manualnej. Manualnie zmieniałem biegi i od razu przy starcie wrzuciłem dwójkę i potem praktycznie cały czas jechałem czwórką. Tutaj w tej ciężarówce mega długo zmieniają się biegi. Kurde, ej, musiałem długo tutaj śmigać, żeby to wykminić, ale zauważyłem, że te biegi, podczas gdy zmienia się tutaj bieg w ciężarówce i wciskasz mu nitro, to samochód nie przyspiesza. To jest tak jak w rzeczywistości, to jest bardzo fajne, mimo że taka gra trochę arcade'owa, nie? Jakieś tam namiastki, powiedzmy, symulacji są i trzeba po prostu od razu jak najwyższy bieg wbić, tą czwórkę i wtedy na cały czas na tej czwórce jechać. Jak masz nawet niskie obroty, to nitro ładujesz mu, zwiększasz moc i jedziesz bardzo szybko. Natomiast jak zmieniasz te biegi, ten czas na zmianę biegów jest mega długi. Odpalamy live'ika. Fajnie, że od razu mamy to przebranie, które sobie kupiliśmy. Ekstra. Polska z tobą znowu, super! Frau Uber is hot. Ty, a ja mogę sobie jeszcze bardziej zupgrade'ować garaż, tylko potrzebuję 40 tysięcy. Spoko, zdobędziemy. Teraz się kasy naprawdę fajnie już zdobywa. Dobra, tutaj mamy jeszcze free mode, ale tutaj się nic nie zmieniło. Dalej mamy te same rzeczy. O, może nowe mapki się odblokowały. Tutaj jakaś jest nowa mapka. O, centrum handlowe się odblokowało. Tu jakiś parking. Damn. Derby. Podobno powinno być Groove Street, ale nie ma niestety derby. Cage, jakaś klatka tu jest. Ej, zagramy w Cage'u? Dawaj, bierzemy naszą najlepszą furę do derby i lecimy. Ziom, co to jest? Patrz, ale czad. Dobra, kogo atakujemy? Aha, bo ja mam, czekaj, bo ja mam tą skrzynię manualną, tutaj nie ogarnę chyba. O, czekaj, patrz, co my tu mamy, bo to jest klatka. My tu możemy, ziomek, patrz. Aaaa, jak zawieszenie ci mnie chodzi, haha. O Boże, jak to wygląda, jakby miał zawieszenie z galaretki. O, żeż ty, ale mnie trafił. Dawaj, resy. Reloading, okej, nie możemy cały czas się resetować, to jest spoko. Dobra, ale teraz ta. Kurde, nie mogę się ruszyć. Pyk! To nie wiem, czy ja nie bardziej ucierpiałem niż tamto. Jedziemy cyk. Nie, musimy kogoś tak walnąć, żeby, wiesz, był stał w miejscu. O! O, dostał! Super! To jest ekstra! Kto tu jeszcze się napadł? To czerwony ktoś jest. Pyk! No, coś słabo tak uderzyłem. Nie podobało mi się. Kto tu jeszcze będzie na zewnętrznej stronie? Kogoś tak jest, musimy, wiesz, co to? Contact timer? O kurde, muszę się z kimś... może być! Elegancko. Chyba mnie dyskwalifikuję, jeśli z nikim się nie zderzę. To jest całkiem spoko. Tego białego musimy teraz rypnąć. Białego, dawaj. Akurat mi zasłonił. Big Cheese'a? Ale kto go wyeliminował? Chyba nie ja. Jest! Ale czad! Dobra, bo jestem drugi dopiero. A muszę być pierwszy. O, ale fajne są te mapki, kurde. Niego. Ale uciekł, schował się za wrakiem. Ile to jest czasu? Limit nie ma, nie ma limitu czasu. Aż cię wykończysz. Dobra, żeby mi się... On za mną będzie tutaj śmigał. Kurde, poluje na mnie tym SUV-em. Kurde, no.
Ej, masakra. No, o, dobra, teraz mu więcej zrobię. Odebrałem chyba. Jestem na pierwszej pozycji. Kurde, patrzcie, ile zdrowia mam, człowieku! Ale kurczę, mi też zdrowie ucieka strasznie. Silnik mi się popsuł, o nie! Okej? Ej, to było na styk! To było na styk! Ja chyba też wybuchłem. Kto wygrał? Super, ej, zobacz, zobacz, ile miałem zdrowia na koniec. Ale czat, ej, ta gra musi mieć jakiś multiplayer. Ta gra musi mieć multiplayer. I dostaliśmy 14 tysięcy fanów. Super, dużo fanów się dostaje w sumie za uczestnictwo w tych takich zawodach pobocznych. Spoko, nie? Dobra, co my tutaj mamy? Donacje dostaliśmy. Ad friends, standardowo. Tak jeszcze sprawdzam, czy jak mamy to ulepszone złomowisko, to czy nie mamy jakichś nowych opcji tuningowych, ale chyba nie. Chyba po prostu jak mamy ten nowy garaż, to możemy sobie furki złomować. To jest bardzo spoko, bo szukałem tej opcji, żeby pozbywać się w ogóle samochodu z garażu. Nie nawet żeby sprzedać, tylko żeby się pozbywać, żeby zrobić miejsce dla nowych. Ale na szczęście gra przychodzi z pomocą i daje nam opcję, żebyśmy mogli sobie te samochody w bardzo ciekawy sposób złomować. Dzięki wam, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. Miło spędziliście czas. Trzymajcie się, na razie. Kajas.